control my body. If you think you can go with me, baby, turn up this heat. On what? Witamy Państwa i zapraszamy na niezwykle ciekawie zapowiadający się piłkarski mecz. Witam Państwa Dariusz Szpakowski, obok mnie notatki przegląda Jacek Laskowski. Razem będziemy komentować to spotkanie. Już za chwilę kolejny w tym sezonie mecz, to musi być gol! Ależ kapitalna interwencja. Popatrzmy, błąd bramkarza i mogą za to zapłacić. No piłka opuściła boisko, będziemy mieli rzut rożny. Z rzutu rożnego w pole karne. Przez chwilę wyglądało, jakby piłka zmierzała w światło bramki, ale jednak nieznacznie, niecelnie. Mało zabrakło. Strzelec naprawdę dobrze się spisał. Utrzymał piłkę dostatecznie nisko, ale trochę źle ułożył głowę i nie ma gola. Dobrze, wzdłuż linii bocznej. Gündogan. Podanie na wolne pole, ale zareagowali. Czy będzie prowadzenie? Dobrze teraz bramkarz. Realizator pokazuje nam teraz egipskiego mistrza niekonwencjonalnego driblingu, błyskotliwego Mohameda Salaha. Owszem, to jest wyjątkowo szybki zawodnik. Przeciwnikom trudno jest mu odebrać piłkę, gdyż do tego muszą najpierw go dogonić, a to nie jest wcale takie łatwe. Patrick Bamford. Niestety, strata piłki. Za linię obrony bardzo sprytnie. Będzie bramka! Był w bardzo dogodnej pozycji, ale nie wykorzystał sytuacji. Bywa i tak. Niech lepiej jednak pamięta, że niewykorzystane sytuacje się mszczą. Zespół Foxes traci piłkę. No, dobre podanie, może coś z tego będzie. Muszą spróbować jeszcze raz, z tego już nic nie będzie. İlkay Gündoğan. No i strata. No ale takimi podaniami to się akcji nie zbuduje. Teraz na pewno! Dobrze się znalazł bramkarz, ale to nie koniec zagrożenia. Trybuny czują, że powinni przegrywać, ale skoro im się upiekło, to niech to wykorzystają. Dobrze, odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. Blisko pole karne, może strzelać. Patrick Bamford. Gündogan. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Mamy remis, ale widzimy wyraźną przewagę jednej drużyny. Szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Kevin De Bruyne. Próbują teraz skrzydłem. Dobrze odczytał intencje rywala. Ładnie przechwycił piłkę. Patrick Bamford. Ależ okazja! Czy ją wykorzysta? Bramka! Udało się! Brawo! Taktyka zdała egzamin, a wysiłek nie poszedł na marne. Tym wysokim pressingiem zmusili rywali do błędu. No i ten błąd wykorzystali. 1-0. Przewaga nie jest bezpieczna. Podanie na skrzydło. Patrick Bamford. Co teraz wymyśli? Dobre, ofensywne wyjście. Jest! Kolejna bramka! I mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. De Bruyne.
Dobrze prowadzi piłkę. Walker. Zespół Foxes notuje stratę. Dobrze próbował, ale stracił. Tracą piłkę po tym podaniu. Sędzia nie przerwał tej akcji. Przywilej korzyści, decyzja zgodna z duchem gry. Na piłkę, co z tego wyniknie? Odgrywa do partnera. Jest Selingard. Tak, tak, mamy bramkę! Jest piłka w siatce! Kapitalnie to zrobił! Chociaż nie dobiegła końca jeszcze pierwsza połowa, mecz staje się jednostronny. Nie dają rywalowi żadnych szans. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Lo Celso. Dobrze teraz bramkarz. Świetna akcja w obronie. Wan-Bissaka. Gündogan. Sterling. Może zdecydować się na strzał. Po tym strzał. Gol! Olala! Ryzykował tym volejem, ale ryzyko się opłaciło. Bramka, palce lizać. Nieraz widzieliśmy pogoń za wynikiem przy dwubramkowej różnicy. Zobaczymy, czy i tym razem jest 3-1. Fred. Znowu celne podanie tego zawodnika. Jesse Lingard. Tracą piłkę. Rezultat do przerwy 3-1. Zespoły rozpoczęły drugą połowę. Laporte. Van Dijk. Fabinho przy piłce. Fabinho źle podaje. Przechwycona piłka. Ładnie pomyślane. Ładna okazja. Broni bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. No, mocny pressing, musi zrobić coś z piłką. Grają dziś jak nakręceni, ciągle uderzają na bramkę rywali. Jest zawodnik na czystej pozycji. I piłka w siatce. 4-1, takiej przewagi no nie sposób roztrwonić. Zobaczymy, jak zawodnicy poradzą sobie z agresywnym pressingiem. Nowoczesna piłka wymaga, aby zawodnicy byli wszechstronni. Nie spodziewam się po nich niczego innego. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Patrick Bamford. Jest Selingard. O, dobrze. Nie wierzę, obronił. Tak, to jest naprawdę niesamowite. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Mają teraz szansę na kontratak. Ależ teraz znakomicie jest szansa na gola. I strzał minimalnie niecelny. Dobry kontratak. Obrona była w rozsypce, ale tym razem im się upiekło. Giovanni Lo Celso. Lo Celso przy piłce. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Zawodnik dostaje prostopadłe podanie. Dobrze to odczytał. W porę zareagował i mają piłkę. Gareth Bale. Świetnie to zablokował. Niedobre teraz podanie Sterlinga. Jest Selingard. Dobrze, w tempo, będzie szansa. Tak, to jest bramka, proszę Państwa. Niesamowite emocje na trybunach. 5-1. W pełni zasłużone wysokie prowadzenie.
De Bruyne. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Jesse Lingard. Jest groźnie, może strzelać. Gol, ależ ładnie to zrobił. Trzeba docenić kunszt piłkarski. Taki strzał wymaga długich godzin treningu. Trybuny szaleją. Brawa, naprawdę zasłużone brawa. Gomez. Jesse Lingard. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Miał świetny pomysł, lob do wychodzącego kolegi. Gol! Olala! Ryzykował tym wolejem, ale ryzyko się opłaciło. Bramka, palce lizać. 6-2, wyraźna przewaga, której nie da się łatwo roztrwonić nawet przy niezbyt dysponowanej obronie. No, strzelili bramkę, ale nie zmienia to faktu, kto wygra to spotkanie. Choć teoretycznie, dopóki nie zabrzmi końcowy gwizdek, wszystko jest możliwe. Ta bramka może im na chwilę doda skrzydeł, ale nie sądzę, żebyśmy byli świadkami jakiejś niespodzianki. Stracili piłkę. Fred. Jest Lingard. No, teraz mają szansę. Tej interwencji wyręczył bramkarza. Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż w grze. Piłka ciągle w grze. Po raz drugi fenomenalna obrona bramkarza. Ależ musi żałować, że to nie wpadło. To była świetna okazja. Może się szybko nie powtórzyć. Jest Lingard. Wyciągnął się jak długi. Obronił to. Dośrodkowanie z rożnego. Jest Lingard. Strzał, ale prosto w rywala. Twardo walczą o piłkę. No, jak na razie niepowstrzymany. Udanie broni, piłka cały czas w grze. Trudno uwierzyć, że tam nie padła bramka. Udało mu się minąć obrońców. I jest bramka. Niewiele czasu do końcowego gwizdka sędziego. Nie widzę szans na zniwelowanie tej różnicy bramkowej. İlkay Gündoğan. Jest okazja do strzału. Bramka! Tak trochę na pocieszenie w tym meczu. Bądźmy szczerzy, przez większość czasu stanowili dziś tylko tło dla lepiej dysponowanego przeciwnika. Ten gol może sprawić, że wynik nie będzie wyglądał tak źle. Oba zespoły strzelają. Gorzej z funkcjonowaniem defensywy. No i mamy, Jacku, taką bramkę na pocieszenie. Mecz jest już przegrany, ale przynajmniej honorowo. Rozgrywają piłkę między sobą. Trzymają ją blisko własnego pola karnego. Już tylko bronią wyniku. Ładnie grają piłką w tym meczu. Podają tak, jakby byli na treningu. Wykorzystują całą szerokość boiska. Nie boją się ryzykować. Świetnie się to ogląda. Gündoğan dojdzie do tej piłki. Ma przed sobą trochę miejsca. Udało się. Czy będzie gol? Gol! Taka bramka na otarcie łez, bo nie sądzę, żeby jeszcze ktokolwiek wierzył w ich sukces w dzisiejszym spotkaniu. Przez większość meczu przewaga drużyny przeciwnej była aż nadto wyraźna. Dobrze, że teraz w samej końcówce pokazują sportowego ducha, że grają do końca. Sporo padło już bramek i pod tym względem kibice nie mogą być zawiedzeni. Do końca meczu została już ostatnia minuta. Za chwilę może być dogodna okazja. Koniec spotkania. Fantastyczny doping. Patryk.